Rify Said Gariejew, no ale wszystko w sporcie może się zdarzyć. Czwarty wyścig dnia przed nami. Sosna, Walasek, Figer, Said Gariejew. Wyścig startu znowu podniosło Said Gariejew, ale znakomicie wystartował Walasek. Tam pomiędzy zielonogórzanami jest Dariusz Figer. A teraz znakomity atak Tatara. Rifa Said Gariejewa. Zrobili tam taki szkolny błąd rybniczanie. Wykorzystał to doświadczony Rif Said Gariejew. Teraz popatrzał na Grzegorza Walaska. Dołączył do niego zielonogórzanie parą po zewnętrznej. Walasek, Rif Said Gariejew po wewnętrznej. Jakieś 15 metrów straty ma Dariusz Fliger. To daleko, daleko z tyłu jedzie młodzieżowiec drużyny rybnickiej Eugeniusz Sosna. Rif Said Gariejew, no, nie najlepiej ze startami w dniu dzisiejszym, przegrywa starty, najpóźniej jednak na wyjściu z łuku, na prostej, radzi sobie z rywalami, z zawodnikami rybnickimi, jak z uczniakami. Teraz troszeczkę odstaje od Said Gariejewa Jerzego Zwalasek, próbuje go golić Dariusz Fliger, no ale chyba już nic nie zmieni się w tym wyścigu, bo rozciągnęła nam się stawka zawodników. Rif Said Gariejew, drugi start w dniu dzisiejszym, drugie zwycięstwo, 3 punkty Rif Said Gariejew, 2 punkty Grzegorz Walasek, razem 5 dla drużyny zielonogórskiej. Po 4 wyścigach zielonogórzanie mają w swoim dorobku 15 punktów. Tylko